Mamy w Khan Academy koleżkę O nie, który mówi o problemach ze stroną. Ale wytyka tylko poważne błędy, a mogą zdarzać się drobniejsze. Coś może się nie zgadzać z zasadami HTML. Przeglądarki to jednak przyjmują, dużo wybaczają, chcąc, żeby wszystko działało. I możecie nie wiedzieć, że z waszą stroną jest coś nie tak. Dlatego warto przepuścić stronę WWW przez walidator W3C. On sprawdzi, czy strona jest wolna od błędów, czy coś w niej nie gra. W tym celu idźcie do walidatorw3.org. Będzie można wprowadzić URL, załadować plik lub tylko skopiować i wkleić. Ja to zrobię. Wezmę ostatnią stronę, którą pokazywałam. Wkleję ją tutaj i sprawdzę. I już udało się. To HTML5 i nie ma żadnych problemów. Fantastycznie. No to jeszcze jedna. Nasz przykład o linkach wewnętrznych. Wklejmy i sprawdzimy. O! Jeden błąd, dwa ostrzeżenia. Przeczytajmy. Element IMG musi mieć atrybut ALT. Typowe przeoczenie z tym atrybutem. My widzimy obrazy, ale inni nie. Powinnam więc wrócić do HTML i dopisać atrybut alt. Ten obraz jest tutaj, więc niech alt równa się zdjęcie t Bernersa Lee obok komputera. Skopiuję to, cofnę się, wkleję i znów przeprowadzę walidację. Jest. To prawidłowy HTML. Gdy tylko się da, próbujcie projektować stronę w HTML bez błędów. Zyskacie więcej pewności, że przeglądarka zinterpretuje stronę tak, jak tego oczekujecie. Poddajcie walidacji parę stron, zobaczcie, jaki będzie efekt.